momencie, drogi przedsiębiorco. Program lojalnościowy, temat tego spotkania. Jedno z narzędzi, którym dysponuje Zielony wspierający polski biznes. Rozszyfrujmy najpierw, co to znaczy. Program lojalnościowy może być różny. Posiada narzędzia, nie posiada narzędzi. Jest to czasami zbiór działań, które podejmujesz bez żadnych nawet kosztów i on przynosi efekt. Jaki efekt ma przynieść program lojalnościowy? Program lojalnościowy ma spowodować, że gość, klient, który do Ciebie już raz przyszedł, będzie do Ciebie przychodził stale. To, moi drodzy, jest program lojalnościowy. Czy używasz już takiego programu lojalnościowego w firmie? Poruszmy przykłady. Podajmy przykłady takich programów lojalnościowych. Najbardziej znane chyba to są te plastikowe karty. Czy kojarzysz takie plastikowe karty? Przyjeżdżasz na stację benzynową, tankujesz za 100 zł, przechodzisz drzwi stacji, pani już od wejścia do ciebie macha, czy ma pan naszą kartę. Tak? Wiesz, którą kartę chodzi? Twoja żona ma takich kart 10, 20, 100 w portfelu. Pewnie nie w portfelu, bo jest z nimi kłopot, ale to właśnie jest program lojalnościowy. Dlaczego? Dlatego, że ludzie na tą kartę lubią coś dostać. Jeśli to jest twój klient, któremu ty coś wręczyłeś mu na tą kartę, to on prawdopodobnie ma taką pozytywną konotację, że coś dostał i wróci do ciebie, żeby znowu dostać. To po prostu działa, moi drodzy. Jest to jeden z programów lojalnościowych, dosyć zaawansowany, skomplikowanej drogi, bo te karty muszą mieć wspólny system komputerowy, muszą być gdzieś rejestrowane, jest jakaś administracja do tego. Jest to znany system lojalnościowy. Powiedzmy sobie o troszkę tańszym programie lojalnościowym, który w polskich mniejszych firmach jest często używany. Trzecia kawa gratis, piąte strzyżenie gratis, siódma pizza gratis. To też jest program lojalnościowy. Tego typu program lojalnościowy ma taką wadę, że trzeba ciągle gdzieś to zapisywać. I często realizacja tej siódmej pizzy jest za 7 miesięcy i jak miałem zbierać te 7 karteczek, no to za 7 miesięcy już zginęły. Albo jak miałem iść do fryzjera, fryzjerka wkleja mi tą kolejny numerek na tą karteczkę, to oczywiście przy siódmym razie karteczka wsiąkła, no dziecko się nią zabawiło, nie ma tego. Jest to kłopotliwe, ale jest to program lojalnościowy, który prawdopodobnie działa, bo sam kojarzę ludzi wokół siebie, przyjaciół, którzy używają takiego programu lojalnościowego. Ja również takiego używałem przed laty. Jeszcze inna odmiana programu lojalnościowego, chyba najbardziej niebezpieczna dla przedsiębiorcy, to tak zwany program rabatowy. Czyli jest przedsiębiorca, który posiada restaurację. Ma stałych klientów, gości swoich. Ci goście zostawiają u niego jakieś pieniążki. Chciałby ich docenić, więc wymyśla rozwiązanie, dam im rabat. Rabat 10, 20% niekiedy, bardzo duży nawet. No, w restauracji są wysokie marże, ten rabat może sięgać aż takiego pułapu 20%. No ale co tak naprawdę to oznacza? Że ten przedsiębiorca, mając swoich dobrych, świetnych gości, klientów, no za każdym razem, kiedy on przyjmuje, wyjmuje sobie 20% z kasy. Czy to jest dobry program rabatowy? No powiedziałbym, że niebezpieczny, bo jak dojdziemy do sytuacji takiej, że już mamy tak dużo tych stałych klientów, to właściwie nam marża o 20% spada. To już jest bardzo poważny cios, który możemy sobie sami zadać. Są na to inne rozwiązania. Jest jeszcze taki program lojalnościowy, który chciałbym z własnego przykładu opowiedzieć. Program lojalnościowy możemy też budować dla zespołu firm, dla kilku firm, dla powiedzmy holdingu, albo po prostu spotyka się dwóch przyjaciół. Ja w takiej sytuacji byłem. Jeden ma firmę budowlaną, drugi ma restaurację i doszliśmy do wniosku, że przydałby się jakiś program lojalnościowy, który spowodowałby, że klienci by zaczęli migrować między naszymi firmami, bo prawdopodobnie jego klienci hurtowni budowlanej mogą nawet nie wiedzieć o istnieniu mojej restauracji i odwrotnie, moi goście restauracji to mogą być zupełnie inni klienci niż jego w hurtowni budowlanej. I doszliśmy do wniosków, że fajnie byłoby coś takiego stworzyć, albo może kupić, żeby spowodować tą migrację tych klientów, choćby kilkunastu dziennie, miesięcznie, tygodniowo. O tych kilku klientów można zawalczyć. I co się okazało? Oczywiście takie programy są na rynku. Nie ma problemu, jak zacząłem szukać w internecie, to je podnajdywałem, z tym, że się okazało, że są bardzo drogie. To znaczy, bardzo drogie, mówię, nawet od 5 tysięcy wzwyż, a widziałem programy lojalnościowe jakichś tam zagranicznych producentów za 50 tysięcy. Czy Ciebie stać na taki program lojalnościowy? Mnie nie było stać na ten program lojalnościowy i zorientowałem się, że jeżeli bym nawet go nabył, wdrożył, bo to są duże, rozbudowane narzędzia, samo wdrożenie jest też bardzo drogie i bardzo kłopotliwe, nie mamy na to czasu w naszych małych i średnich przedsiębiorstwach i bardzo się tym nie chcemy zajmować, no to co by się stało? No okazałoby się, że tych kilku czy kilkunastu klientów, których udało mi się zmigrować między firmami,
no nie przyniosłoby aż takich dochodów, żeby się ten program lojalnościowy zwrócił. No wobec tego trzeba się było rozstać z tym pomysłem, podziękować za ten pomysł, bo to się po prostu nie opłaca. I teraz, drogi przedsiębiorco, mam dobrą wiadomość. W systemie zielony, w którym mam nadzieję się znajdziesz, taki program lojalnościowy jest to jedno z wielu narzędzi, których w tym pakiecie masz dostępne. I ten program lojalnościowy jest kompletny, rozbudowany z wszystkimi urządzeniami. Włącznie z telefonem, którym możesz mieć aplikację do rozdawania swoim klientom tych zielonych punktów, nazwijmy to. Oczywiście masz również możliwość posiadania kart, rozdawania kart i rozdawania punktów zielonych w ramach tego systemu lojalnościowego. Więc możesz wybrać, jaką metodę chcesz używać, bo wszystkie są dostępne. I o tyle jest on istotniejszy, że posiada jedną zaletę nad wszystkimi innymi programami lojalnościowymi, jakie istnieją. Mianowicie, co do zasady, program lojalnościowy ma spowodować, że twój stały klient, że twój nowy klient stanie się stałym klientem. Natomiast ten program lojalnościowy ma jeszcze dodatkową zaletę, której nie mają inne, że on dla ciebie klientów przyprowadza. Dobre? Czy coś takiego, czy jesteś tym zainteresowany? Jak może program lojalnościowy przeprowadzić ci nowego klienta? To jest pytanie. A już odpowiadam, jeżeli w jednym programie lojalnościowym jest na terenie jednego rynku, powiedzmy drobnego miasta, małego miasta rzędu 50 tysięcy mieszkańców, jest 50 firm, te 50 firm używa wspólnego systemu Zielony Polska Waluta Lokalna, to drogi przedsiębiorco, jeżeli ten drugi przedsiębiorca, twój kolega, sąsiad rozdał swoje zielone swojemu klientowi w ramach programu lojalnościowego, ten przedsiębiorca swojemu klientowi rozdał te punkty, to wobec tego ten klient, gość, może za chwilę stać się twoim klientem, bo chce te punkty zrealizować w twojej restauracji. Chce kupić twoje usługi. Czyli inny przedsiębiorca, rozdając punkty w ramach programu lojalnościowego, przyprowadził tobie nowego klienta. To jest ogromna zaleta programu lojalnościowego, niedostępna dla innych programów. Z założenia programy lojalnościowe są dedykowane dla jednej firmy, dwóch, trzech maksymalnie. Czyli to powoduje, że masz 100 kart. Co jest w zielonym? W zielonym w tym momencie jest 450 firm, pewnie do końca roku będzie 800. I te wszystkie firmy, rozdając punkty zielone, powodują tobie nowego klienta. Oczywiście jest też taka konsekwencja, że ty, rozdając te zielone punkty na te karty, na aplikacje do systemu swoim klientom, generujesz ruch do swoich przyjaciół, przedsiębiorców z miasta, zakładamy niekonkurencyjnych, przynajmniej tak jest w naszym mieście, i powodujecie sobie migrację tych klientów, ale już mówimy o ilościach rzędu 50 firm. Czy to jest dla ciebie fajne? Czy chciałbyś z takiego programu skorzystać? Mnie się wydaje, że jest to wartościowe. Ja z tego skorzystałem i zyskałem bardzo dużo nowych klientów. Poleciłem program kilku osobom i te osoby również zyskały nowych klientów. Często to się okazało tak, że to moi klienci, którym ja rozdawałem punkty w ramach programu lojalnościowego, stali się nowymi klientami kolegów przedsiębiorców obok w naszym mieście. Czy to jest ok? Myślę, że tak. Opowiem ci jeszcze jedną rzecz związaną z moim osobistym doświadczeniem. Jak wchodziłem w program lojalnościowy, uruchamiałem go, byłem przerażony ilością rzeczy, którą prawdopodobnie będę musiał zrobić. Przyszło mi do głowy, że muszę stworzyć katalog nagród, które trzeba będzie rozdawać. Trzeba się zastanowić, skąd te nagrody wziąć. Trzeba by się zastanowić, kto to wydrukuje. Trzeba się zastanowić, jak to wdrożyć, jak to rozdać pracownikom, jak wytłumaczyć, jak namówić. Ilość rzeczy, która przychodziła mi do głowy na etapie wdrożenia, będzie tak duża, że trochę powstrzymywało mi to wdrożenia tego tematu. I tutaj przedstawię ci fakty, jak to u mnie było, jak wdrożyłem system zielony. Mianowicie, w mojej restauracji przychodzi gość. Dostaje 10% zwrotu w zielonych. Sam to zdecydowałem. Możesz u ciebie ustalić, że to będzie 1% zwrotu, 2, 3, 5, nie wiem. U mnie 10 jest ok, ale dostaję zwrotów zielonych, czyli w tych punktach na kartę bądź na aplikację. I teraz co się wydarzyło? Przelanie tych środków dla konsumenta, który skorzystał z mojej oferty i zapłacił gotówkowo 100%, jest bardzo szybkie. Człowiek coś dostał, nie wie na razie, ile to jest warte. Prawdopodobnie dostał informację, że 10 zielonych to jest 10 zł i wie, że te 10 zielonych ma do wydania.
I niesie to tak samo, jak niesie tą swoją kartę wtedy, kiedy wychodzi ze stacji benzynowej. Oczywiście za rogiem już o tym zapomina, a potem wraca, już nie ma tej karty, ten układ nie działa. Natomiast co się wydarzyło u mnie? No, z takim samym uśmiechem na twarzy ten klient wychodzi, bo coś dostał. Okazuje się, że przejście za róg, za restauracją jest lodziarnia. Bardzo dobre lody. Spowodowała, że on już w tej lodziarni te swoje punkty bonusowe, ten prezent, który ode mnie dostał, wydał go na te lody i okazało się, że od ręki spieniężył, jakby uzyskał wartość, zamienił to, te punkty na coś dla niego wartościowego. Wiesz, co się stało? Za 2, za 3 dni od razu wrócił z powrotem i już wiedział, że to, co ode mnie dostaje, jest wartościowe. A teraz wyobraź sobie, że musisz się głowić nad tym, co w danym, w ramach programu lojalnościowego możesz temu gościowi dać. W tym systemie się nie musisz. Dajesz mu 3-5% zielonego i dla jednego to będzie pobyt w hotelu. Ty mu właśnie dałeś pobyt w hotelu. Drugiemu dałeś pizzę, trzeciemu dałeś produkt spożywczy, który on sobie kupił w sklepie spożywczym. Dałeś mu prawdziwą wartość, dokładnie najwyższą wartość, jaką mogłeś mu dać w postaci punktów. To po prostu dlatego, że on za te punkty kupuje dokładnie to, czego oczekuje. Nie musiałeś się nad tym głowić, nie wymyślałeś, co on będzie chciał, nie układałeś systemu. Wszystko zostało za ciebie zrobione. Po prostu wszedłeś do systemu i zacząłeś mu przelewać zielone, które masz na swoich kontach. Tylko tyle musiałeś zrobić. Resztę zrobił za ciebie system, biuro, które jest do twojej dyspozycji. Oni pomogli utworzyć oferty, oni pomogli oni w biurze, taki twój własny handlowiec, pomógł ci to wszystko zrobić w taki sposób, żeby ci twoi klienci od razu dostali to narzędzie i od razu dostali wartość. Polecam ci.